Hej, tutaj Karola. Dzisiaj chciałabym ozdobić po prostu zeszyt, który ma twarde okładki. I to, co sobie przygotowałam, to chciałabym użyć te motyle. Widzicie, nie zdążyłam umyć. Tak mi na razie zostało, potem wyszoruję. I jeszcze tą maskę z napisami. Dodatkowo mam tu jakieś tekturki, pomyślimy. Co użyć? Oczywiście farby pod spodem jeszcze, bo nie wiem dokładnie co użyję. Przygotowałam troszeczkę pierdół, bo nie wiem jeszcze dokładnie co użyję. Nie mam zielonego pojęcia. Mam troszeczkę gadżetów, tak więc może coś z tego, może łyżeczka. Nie mam do końca jeszcze jakby pomysłu. To może jest złe, to może nie jest dobre wcale, ale ja się uczę dopiero i robię po swojemu. Uparta jestem jak baran. Okej, tak więc co potrzebujemy? Zrobię to czarnym gestem, ale chciałabym, właśnie, planowałam sobie, że zakryję taśmą, ale nie ma to sensu zbytnio, ponieważ i tak kolor nie jest to czarny na przykład kolor, tak więc i tak widać te białe napisy, więc w moim przypadku musimy pomalować to po prostu na całość, na przykład na czarno i potem po prostu pomyślę, czy no to nie ma sensu oddzielania. No dobrze, zobaczymy, na razie wpierw musimy pomalować to na czarno. Więc do tego potrzebuję czarnego gesso. Jak na razie cały czas używam tego gesso. Jeżeli chodzi o czarne gessa, nie mam pojęcia jakie są inne, czy są lepsze, czy nie. Chyba tym razem trzeba będzie to zdjąć. Ja na razie korzystam z tego i jestem zadowolona. Tak więc pomalujemy i zobaczymy. Ogólnie taki filmik nagrałabym bez gadania, ale dziewczyny niektóre lubią, jak paplam, nawet jak paplam od rzeczy. Tak więc dzisiaj będzie z głosem. Tak sobie teraz myślę, czy nie byłoby lepiej, bo ja tego nie zasłoniłam, ani chciałabym. Nie chciałabym tego powrócić, tak mi się wydaje. W sumie nie mam pomysłu na to. Skoro on cały będzie taki czarny, nie, wiecie co, będziemy malować wszystko. I tył, i przód. Okej. Malujemy sobie. W ten sposób. To chociaż wyschło w jednym miejscu, to mogła spokojnie złapać i tak to tylko plamy zostawiam. Dobra, skupmy się na tej części teraz. Taki ostry pomarańczowy kolor. Jak na przykład ktoś ma jakieś, kogoś urodziny, jakieś przyjaciółki, kumpeli, mamy, nie wiem, bo może być też brat, no nie? Może być męski odpowiednik człowieka. To więc, wiecie, jakbyście dali może taki sam zeszyt. Znaczy, są ludzie, którzy się z wszystkiego ucieszą, prawda? Bądźmy szczerzy, są ludzie, którzy wszystko zadowolą i są szczęśliwi, że się o nich pomyślało. No ale ktoś ma urodziny, czeka na jakiś tam prezent fajny i dostaje taki zeszyt pomarańczowy, no nie? No to nie musi być wcale zadowolony z tego, ale jak już mu damy zeszyt ozdobiony przez nas, i wiadomo, że to jest taki unik, no nie, że nie będzie ktoś miał takiego samego zaczyn. Możemy się postarać, ale mi się wydaje, że zawsze to będzie jakoś inaczej. Dobra, teraz muszę to wysuszyć. To po prostu ta osoba będzie bardziej zadowolona, moim zdaniem. Będzie zadowolona, niż dostanie taki, jakby dostała zwykły zeszyt. Wysuszymy to. Muszę podłączyć suszarkę.
przepraszam Was. Dobra, to będę suszyć, więc wyłączam filmik i włączę wysuszę, bo nie chcę robić hałasu, skoro to ma być taki bardziej mówiony filmik. Ok, dziewczyny, to co zrobiłam po wysuszeniu, to po prostu pomalowałam też i drugą stronę. Stwierdziłam, że nie będę Wam tego pokazywać po prostu, bo to nie ma sensu. I teraz skupiam się bardziej na tym, to na koniec sobie zostawię tył okładki. Teraz chciałabym użyć pasty. I tu sobie walnę te motylki, walnę, odbiję, czekaj, tylko kamerę trochę przesunę, bo nie wiem, czy dobrze trzeba. I potem te napisy. Tak więc trochę mnie wkurzają to, że są takie duże, no będę musiała to szorować i mi ciężko to po prostu jakby, za dużo rzeczy mam na tym biurku. Nie wiem, czy zrobić, czy to zrobić na środku, czy tak... Na środku czy na ten? Zrobię to tak troszeczkę z boku na środku. Ok, tak więc potrzebujemy jakiejś pasty. Weźmiemy to co zwykle. Trzeba pokończyć wszystko. Już ja zaczęłam się do niej, przepraszam Was, przyzwyczajać, chyba że ona jest taka jakaś rzadka. Ok. Zobaczymy, co z tego będzie. Nie chcę, żeby było za dużo tej pasty zbytnio. Chociaż chyba nie mam wyjścia. Też nie może być tak jak... Ok, zobaczymy zaraz, czy zmaściłam, czy da się przeżyć. O, słuchajcie, nie jest źle, zobaczcie. Bo jak położę te drugie napisy, to od razu zrobię przerwę i pójdę umyć. Pójdę umyć i teraz nie wiem, czy to moje okruchy chyba. Nie. I położymy... napisy. Obok, nie wiem, czy nie wysuszyć tego wpierw, żeby mi nie pacnąć niczym. Zaraz zobaczymy. No, tak się zastanawiam. Dobra, ale tutaj muszę sobie zasłonić ten pasek, bo czymkolwiek. Bo nie chcę, żeby mi to załaziło. Wtedy tak zrobię. I zrobimy tak też na dole, tylko że muszę części wytrzeć. Ok. I spróbujemy jeszcze z drugiej strony, drugą stroną, żeby nie było paćkać. Normalnie nieprzygotowana jestem. Jak zwykle. I zróbmy sobie, załóżmy troszeczkę, a co mi tam, odwrotną stronę sąsiadnie wygodnie, trzeba. Prawda, mam ten urlop i po prostu to jest taki urlop, gdzie naprawdę skupiam się tylko na swoich zainteresowaniach tak naprawdę. Trochę zamazałam, ale to nic, bo ja to też sobie pokryję. Nie będę kombinować, bo boję się, że mogę jeszcze więcej naszkodzić. Tak więc tutaj się troszkę zamazało. Mi się przesunęło. O, i patrzcie, odkrą. Dobra. Czek chce.
żeby było. Dobra. Będzie co ma być. Dajcie mi chwilkę, muszę umyć maski. Maski się suszą, już umyte, więc teraz przesuszę sobie to, co odbiłam, całą tą pastę. Zobaczymy, co dalej. Super. Wszystko to, co chciałam, to chyba się nie nagrało. Tak więc powiem to, co zrobiłam. Wpadłam na pomysł, żeby obsypać to tym embossing powder. Użyłam takiego. I zobaczymy teraz. Tak więc sorry, jeżeli się to nie nagrało wcześniej. Teraz spróbuję tylko zebrać do słoiczka. Zaczyna mnie irytować telefon. Nie wiem, co się dzieje, bo zrobiłam już wszystko, żeby było jakby puste miejsce na dysku jakby. Więc nie powinno być takich sytuacji. Coś mi nie za bardzo chce się on zebrać, ten. Właśnie tego nie musiałabym nagrywać, a to się nagrywa, a to, co chciałam, żeby się nagrało, prawdopodobnie się nie nagrało. Życie. Życie, no nie? Zawsze tak jest. Dobra. Nie powinnam ręką, bo zaraz będę cała w tym, ale okej. Okay. Ja to, wiecie, z embossingiem to nie mam prawie nic do czynienia, więc dobra. Pomyślę zaraz, jak to zebrać, bo za chwilę będę cała w embossingu. Gdzieś tu była serwetka. I spróbuję to. Tak mi nie zależy, żeby ratować ten embossing powder, bo tak jak kiedyś wspomniałam już w jakimś filmie, ja raczej nie jestem fanką embossingu jakąś tam wielką. Okej. Dobra. Próbujemy to zebrać. Żeby móc tam krzesło skrzypi, jakby nie wiem, starości. Szczepione wczoraj, kiedy miałam je pomalować i nie zrobiłam tego, tak więc następny projekt. Dobra, słuchajcie, to teraz spróbuję to rozgrzać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, słuchajcie, troszkę się porobiło. Zobaczymy, czy to coś dało w końcowym rezultacie, czy nie. Tak więc teraz muszę poszukać tekturki i dobrać sobie odpowiednią tekturkę. Nie przygotowałam się do końca odpowiednio, albo dobra, nie jestem do tej pory jeszcze pewna, którą wybiorę tekturkę. Natomiast pomyślałam, że może gdzieś bym gdzieś wcisnęła jakąś koronkę. I tak pomyślałam, może kwiatki, chociaż ja wam powiem szczerze, że ja nie jestem dobra w kwiatkach. I zastanawiam się, czy to jest na pewno dobry pomysł. Ale zaraz pomyślę. Może mam jakieś takie, co. Nie wiem, zobaczymy za chwileczkę. Mam jakieś takie już z wcześniejszych tych mogłabym może użyć, tylko nie wiem, czy nie są za duże. Czy gdzieś miałam jakieś różyczki? Wiem, że gdzieś coś miałam mniejszego. To są za wielkie te kwiaty. Teraz muszę popatrzeć w innej szufladzie. Chociaż wydaje mi się, że kwiatki to ja miałam w zupełnie innym miejscu. Tak więc zaraz zobaczymy. Muszę jeszcze tą skrzyneczkę skądś. A tu mam coś jeszcze. O matko. Tu mam jakieś jeszcze pierdółki, które były odłożone do. Jakbym miała robić coś mieć w mediach. Przepraszam, no. Mamy tu mamy.
jakieś, ale nie ma za dużo takich, żeby użyć. Dobra, wkładam to i wracam do kwiatków. Szukam kwiatków. Tu mam chyba jakieś kwiatki, tak mi się wydaje, ale już. Tak, są jakieś kwiatki. Ja myślę, żeby wziąć jakieś takie delikatniejsze, nie za... Dobra, pomyślmy na razie tak, czy chcemy koronkę, czy zależy nam na koronce, czy nie. I musimy obmyśleć, którą toną użyjemy. Jest jakiś wielki notes. Ok, tak odpadł. Tak więc nie wiem, albo taka. Ta nie wydaje mi się. Nie chcę się odczepiać, bo one nie takie... Nie zawsze mi fajnie one się odczepiają. Te róże to nie, nie wiem, to nie róże, to jakiś inny kwiatek. Ciekawe jakby ten wyglądał. Ta tekturka. Tyle miejsca! A ja to sobie odkładam już teraz, żeby potem móc użyć. Może ta będzie dobra. Nie wiem, czy jest sens ściskania gdziekolwiek koronki. Aczkolwiek czemu nie? Tu jest jakaś, ale nie, taka to mi tutaj nie. Nie za bardzo. O, tu mam taką fajną, ale nie chcę mi się ciąć, bo tutaj... Chociaż nie, jak mogłabym to odczepić, to może i będę mogła ją użyć. Tak. Myślę, że tam taka najłagodniejsza jest. Trzeba byłoby rozwiązać. Ja bardzo często, nie wiem, ja nie umiem dobrze jeszcze chyba edytować tych filmów, więc ja często wyłączam i włączam, bo potem jak chcę coś przyspieszyć czy coś, to nie mogę, jak to jest całość. Po prostu nie wiem, czy nie mogę, czy po prostu nie umiem. No nie wiem, czy, bo tutaj jakbym tu machnęła, no to bym po prostu tą maskę zakryła, prawda? To nie ma to sensu. Ale mogłabym na przykład tutaj kawałek jej rozerwać i tu, albo tylko w jednym miejscu, albo nie wiem. Człowiek się uczy, słuchajcie, człowiek się uczy i ma prawo robić błędy. Myślmy sobie, aha, myślałam, że urwę, ale niestety, no nie wiem właśnie, jak tu zrobić, czy machnąć tu jakoś tak, czy może jednak po napisach tutaj. Po napisach to mogło. Szkoda mi byłoby tych motyli, ale jakbym po napisach, to mogłabym inną położyć. Mogłabym wtedy to użyć. Wtedy mogłabym tą gdzieś tu. Nie wiem tak naprawdę, słuchajcie, co ja robię. Znaczy, może właśnie nakleję tak w ten sposób. Ciekawe, czy by się udało ją trochę poszarpać. Nie za bardzo. Nie za bardzo. To idzie. Tak. Gdybyśmy przykleiły i li. Kurde. Nie. Nie podoba mi się to. Ale ciężko mnie zadowolić, jeżeli chodzi o... Już sama nie wiem. A może tak? Może niepotrzebnie temu tyle machnę. Może mniejszą ramkę? Czy mam... Jak to będzie wyglądało? Nie. No po prostu nie.
nie mam odpowiedniej ramki, albo po prostu nie mam pomysłu na okładkę. A jak to wygląda, jak jest bez? I przykładowo jakieś tam kwiaty położę. Nie wiem, jak ta koronka tutaj załóżmy będzie. Była mniejsza chyba gdzieś. Bo ja sama nie wiem, co chcę. Nie mam pojęcia, na co mam ochotę, co chciałabym stworzyć. I temu tak to wychodzi. Byłoby mi ciężko chyba te kwiatki tamte za... Chociaż tu nie mam naprawdę pomysłu, co ja zrobię z tym. Tak sobie myślę, co by tu... Jakieś, nie wiem, nie. Jakoś mi te kwiatki też nie leżą. Nic mi tutaj dzisiaj nie za bardzo pasuje. Chyba bym wolał jakieś mniejsze łyżeczki albo coś. Muszę poszukać jeszcze innych takich kwiatków, zobaczyć, czy ja je mam. Słuchajcie, kwiatki są nadal poszukiwane, ale znalazłem jeszcze takie aniołki, czy jakieś tam inne dziwne stworki. Teraz coś pomyślimy. Zobaczymy, czy coś w ogóle z tego wyjdzie. Jakiegoś takiego potworka można byłoby gdzieś zaczepić. Dobra, pomyślmy zaraz. Nie ma co się poddawać od razu. Nie wiem, czy też nie chcę mnie za dużo będzie tych kwiatów. Jak już powiedziałam, nie za bardzo ja kwiatowa, no ale dwa kwiatki nie mogą być. Ja i tak to zaraz zabaćgam. I nie będzie nic widać. Tak, więc może wezmę jeszcze. Myślę, czy... Tak, gdzie by ciebie tu potworku aniołku wstawić? Gdzieś tutaj chyba. Nie wiem, jak to... Zaraz mi okno wyrwie, taki wiatr jest. I zastanawiam się, czy tak właśnie bym chciała, żeby było. Czy może tak? To już w miarę, aczkolwiek i tak nie jestem usatysfakcjonowana, ale to często tak jest, prawda? I tak sobie myślę, czy ja chcę, czy ja w ogóle chcę tą koronkę, a może kawałek takiego czegoś podłożę pod tą tekturkę. Ciekawe, jakby to wyglądało, jak potem pomaluję, może być ciekawie. Słuchajcie. I tu można byłoby potem podziabkać to, może jeszcze troszkę, może jeszcze jakiś coś tutaj. Ależ kombinuję. Kombinuję. Kwiatek koń pod górę. Ale może coś z tego wyjdzie, słuchajcie. Wyjdzie, nie wyjdzie. To jest następna jakby lekcja tego. Techniki miksmediowej. Kompozycji, układania kompozycji, z której jestem nie za bardzo, jak widzicie. No, może byłoby tak. Ale korci mnie ta koronka, słuchajcie. Korci mnie. Dosyć mocno mnie korci ta koroneczka. I tak nie wiem właśnie. Bo jeszcze jakieś dodatki trzeba, prawda? Coś trzeba napaćkać, nawrzucać, żeby to było. Może tak jakieś kawałki, tylko może bym jeszcze skróciła to. Zaraz nie będę miała koronki, bo jak tak będę ciąć, ścinać. Ale może tak to zrobić i coś doczepić. Nie, głupio wygląda, co? Aj, kombinuję. Zaraz tutaj pomyślmy. Jeszcze dodamy, tak. Żartuję.
coś trzeba pokombinować, coś trzeba tutaj jeszcze porobić. To jest, że ta koronka niech sobie na razie będzie. Jak zdecyduję się, żeby jej nie było, to po prostu ją zdejmę. Co mi tu jeszcze zostało? Jakichś starych projektów. Tu mam jeszcze taki, może coś... Nic nie widzicie, ja tylko tak tutaj sobie, wiecie. Ja nigdy nie wiem do końca, czy to nie jest jakby, wiecie, przegięciem, czy jak się tak za dużo da, czy to już nie jest, wiecie, dość, prawda? Że to już powinno być... wystarczy i już więcej nie, bo już jest za dużo. Ale czasami dziewczyny tyle nakładają tego wszystkiego, a potem i tak jak jest to pomalowane, czy coś, to nie jest takie to widoczne. Tak więc nie wiem. Nie za bardzo mi pasuje, żeby to było... Nie wiem, jak to zrobić. Czy to musi być... Nie wiem, jak to będzie. Zobaczymy jeszcze. Może... Pewno byłoby może łatwiej mi, jakbym już kleiła, ale jeszcze właśnie z klejem będę używała innego kleju, zobaczymy, bo mi się żel medium skończyło. Tutaj zbytnio nie mam jak tego wsadzić, bo tu będzie, to będą te kółka. Tak sobie myślę, który jest dłuższy, która jest dłuższa część, chyba ta tutaj, to mogłabym ją tu włożyć. Włóżmy w ten sposób, a tę włożę gdzieś tu, tak na styk. Ale tutaj coś brakuje teraz. No nie wiem, słuchajcie. Nie wiem, czarno to widzę. Nie do końca mi to... Nie do końca mi to leży, a chciałoby się powrzucać różnych pierdół, bo przecież jakby tak nie powrzucać nic, no nie? Więc pomyślimy, co my tutaj jeszcze możemy dziabnąć, co jeszcze wrzucić możemy. I tak będziemy to jakoś zamalowywać chyba, bo ja totalnie nie mam pomysłu, co z tym zrobić, czy coś zrobić w ogóle. Albo ja mam sporo takich pierdółek, mogłabym właśnie poszukać, chyba że weźmiemy jakieś, o, to srebrne. Gdzieś muszę poszukać tego zaraz, zobaczymy, zaraz poszukam i jak coś to wrócę i zobaczymy, co będziemy dalej robić. Okej. Znalazłam. I chyba, może serduszka wezmę. Tak mi się wydaje. Są jeszcze kwiatki, ale nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jak te serca wyglądają. Muszę je ściąć i gdzieś tam umieścić. Ja, tylko że ja nie jestem fanką takich srebrnych, to ja zużyję właśnie te srebrne, bo one będą zamalowane w miarę. Takich typowo bardzo takich jasnych. Mogę je zużyć. Nareszcie. Tak, to więcej nie mam. Będzie można pościnać i poprzyczepiać gdzie nie gdzie. To raczej nie. Dobra, może zacznijmy coś robić i to na pewno sobie zostawię. Tego jeszcze nie wiem. Trochę łysawo tam jest. Może coś, nie wiem, może coś użyję, może coś... A może nie, nie wiem. Zaczynam się lekko, wiecie, irytować, bo ja nie lubię, jak nie mam pomysłu, co zrobić. Szukam odpowiedniego pędzla. Nie wiem, weźmiemy ten, zobaczymy, jak on sobie poradzi z klejem. Okej. I tak w sumie
to wpierw na środek puścimy te. Zobaczymy, jak to będzie działać. To widzi mniej więcej. Nie wiem. Nie wiem, jaki to kolor. Nie znam tego, znaczy, co ja gadam. No, nie wiem, czy on będzie bezbarwny, ale w sumie pomyślałam sobie, że przecież i tak zaklejamy, zamalujemy. Boże, co ja gadam. I może nie, to nie będzie miało w sumie znaczenia, prawda? Żadnego. Oby się, kurczę, klej trzymał. Sorry za kurczę. Staram się, ale czasami mi to słownictwo. Ależ wiatr pojawia się. Staram się kontrolować, ale czasem jakoś mi tak nie wychodzi to kontrolowanie się. Okej, okay. Nie wiem, czy to. Zastanawiam się, jak długo będzie sechł ten klej, bo ja go tak. To ponoć jest dobry, ale czy. Chyba nie do końca. Zobaczymy zaraz. Najwyżej będzie schło cały dzień. Przy to nie problem. Zobaczmy. To sobie myślę, po co ja robiłam ten embossing, skoro i tak go zasłaniam, no nie? No ale to zawsze można poćwiczyć sobie, popatrzeć, czy coś z tego wyjdzie, czy nie. Myślę, że będę musiała trochę dodać tej pasty taki z piaskiem, bo trzeba będzie te wszystkie dziury załatać. A najgorsze jest to, że mi się wydaje, że ten klej taki średniawy jest w ogóle strasznie rzadki. Może dlatego, że zawsze za dużo rzeczy nakupuję i może niektóre jednak mają swoją datę przydatności. Powinnam może to magiciem zrobić. No ale zobaczymy. Niech sobie tutaj kwiatek jeden pójdzie. Może chociaż kwiatki się przytrzymają. No, muszę to poobserwować, bo jak coś, to po prostu zmienię klej. Nie wiem, czy to w ogóle coś będzie trzymać. Jeszcze jak dłonie są ulepione, też nie w kleju. No zobaczymy, czy to się trzymało, czy nie. Łóżmy jeszcze po kwiatku i zobaczmy, jak one się będą zachowywać. Czy będą się zachowywać. Jeżeli dodam więcej tych kwiatków. Myślę, że ten aniołek to może tak go, troszeczkę go, może go podnieść. Może właśnie użyjemy tej tekturki teraz. Mam tutaj kawałek. Bo ja bym chyba tego aniołka chciała. A może tu? Słuchajcie, tego aniołka. To, nie, to, nie wiem, czy to jest aniołek. Ale chyba raczej aniołek. Ale gadam od rzeczy, ludzie. Gadam od rzeczy. Dobra. Ja wiem, że ktoś, kto na pewno super się zna na mixmediach, to sobie patrzy na to, a w ogóle jeżeli patrzy, ale jakby to widział, to by załamywał się, ale no nie wiem. Ja po prostu sobie próbuję, kombinuję. Będzie co ma być, nie przejmuję się tym, uczę się dopiero tej techniki i sama sobie powolutku dojdę do tego, co powinno być, a co nie powinno być. Po prostu. I teraz tak, co tam jeszcze ten chciałam dołożyć. Pamiętam, wiem, że to sobie podłożę, tylko teraz tego przyniosłam aniołka i nie wiem, to tu bym go machnęła. Dobra, słuchajcie, ryzyk fizyk. Puszczam tą wstążkę. Znaczy, co mówię, koronkę. Będzie co ma być. Po raz setny. I
Położymy. Ależ ten klej. Paskudztwo. Paskudztwo. Ciekawe, czy to w ogóle będzie, słuchajcie, trzymało. Zobaczymy. Zobaczymy. Tak mi troszeczkę, słuchajcie, to łysawo jest. Zobaczmy na to. Coś tutaj jeszcze, dobra, kropelki na pewno ponakładamy. Dobra, ponakładamy perełki, które nam tutaj się ostały. Trzeba je zużyć. Gdzieś tam je doczepiamy, tylko nie wiem gdzie do końca. Właśnie nie wiem, chyba jednak pomimo tego kleju powinnam je przykleić, ale schytrzę się i po prostu zrobię to magiciem, bo nie będę ryzykowała, że mi się tu wszystko rozlało. Muszę sobie półkę zrobić na mgiełki moje, bo mam w takim pudełku, że ja już kolorów nie widzę. Ach, kurczę, nie mogę. To jakaś końcówka. Może mi się uda bardziej wycisnąć, bo nie dam rady otworzyć tamtej tej. Tak sobie myślę, ręce mi się już dosyć kleją. Muszę chyba przetrzeć z powrotem sobie. Nie wiem, czy w dobrym miejscu te perełki robię, bo mam tylko jednego, jakby jednej wielkości, więc to i tak jakby nie, nie, gdzie gdzieś, o, tutaj to się w ogóle całkowicie odkleiło, nawet ta listek z klejem. Dobra, spróbujmy go tu gdzieś nakleić. Niech sobie, no, przyklejaj się. Tu jeszcze można. Aż mi to wchodzi na kartkę, co? Nie mam pojęcia. Jeszcze te serduszko będę musiała. Naprawdę takie coś, o takie coś to robi dopiero może drugi raz, więc. Tak więc nie do końca. Dobra, ale bez sensu, teraz wygląda jedno tak jakby było przy drugim, znaczy nie przy drugim, naprzeciwko. Dobra, tutaj zniszczmy. Nie wiem, może potem gdzieś jeszcze dołożę tych perełek, muszę pomyśleć. Może tutaj. Tu i tak już wystarczająco tyle kleju jest. Może akurat, wiecie co, ja nie wiem, czy to będzie się trzymało. Naprawdę nie wiem, czy to się będzie trzymało, ten klej jest taki beznadziejny. Jak na razie. Ja go przelałam do pustego pudełka po żel medium. Ale jestem z niego okrutnie niezadowolona jak na tą chwilę. Nie wiem, czy to ze starości, czy po złości. W ogóle się nie trzyma. Dobra, pomyślmy dalej. Czy potrzebujemy więcej kwiatów? Co z tą koronką, tą drugą częścią? Na pewno serduszka musimy powpitalać gdzieś. I zaraz pomyślimy, gdzie. To byłby ten odcinek. Co? Jaka tam odcinek? Kawałek tej i włosy mego psa, super. Tak sobie myślę, co ona tutaj mi przykleiła? Ojejku, to już będzie chyba za bardzo dziagrato. Właśnie ja nie wiem, kiedy się kończy, jakby taka, wiecie, kiedy już jest przesadnie za dużo czegoś. Tu miałam takie, zobaczymy, czy ja to mam. Jeszcze gdzieś, może coś z tego, jakiś to, o właśnie, nie wiem, czy to dobry pomysł, ale zobaczmy, na przykład, gdybyśmy tutaj tą pancię dali, albo tu, nie, na środku to chyba nie, albo tu, jakaś niezdecydowana jestem. Co? Dodam to tak na tym, na boku. A
prostu. Dodam to tak. I tą kobitę. Teraz to będzie mnie denerwować. Damy radę jeszcze to odczepić, czy już się na amen przykleiło, bo nagle klej zaczął działać. Czemu? Udało się? Udało się. By to wygląda, jakby to było tak. Czy właśnie nie? Czy właśnie to powinno być gdzieś tu, gdzie tak się wszystko dzieje? No nie wiem. Ja już sama nie wiem, gdzie co. A może jakąś jeszcze inną ramkę walnąć? Trzecią, drugą ramkę pyknąć. Bez sensu chyba. Nie, dwa różne rodzaje, więc to nie ma sensu. Tu mi ona tak trochę dosyć podoba się, ale czy to dobry pomysł? To ja nie wiem. Wkurza mnie, że to w ogóle nie trzyma się. Pojęcie. To i tak będzie pokolorowane. Może to coś da. Może weźmiemy jeszcze jakiegoś kwiatka jednego. Wziąłem kwiatka. Doczepiamy może jeszcze tych perełek i serduszek, jak coś. Ten pasek teraz to nakleiłam. Aha, czekajcie, żeby mi ten motylek nie był. Dobra. Tych kwiatów to wystarczy, powiem wam szczerze. Te trochę tutaj przesuniemy. Coś jeszcze z tym muszę zrobić. Serca gdzie niegdzie. Podoczepiać. Nie wiem, czy mi się uda przeciąć je. Oj, będzie długo trwało to wszystko. I nie wiem, czy to jest sens. Może tak po jednym, gdzie niegdzie, ale też na za pomocą Magica, bo teraz by się jakaś ta przydała. O, masakra. Ja nie wiedziałam, że to czasem może tak zamiast uspokoić, to zirytować człowieka. No nie wiem, słuchajcie, chyba jednak czasem jak człowiek nie ma pojęcia, co robi, bo ja chyba w tym momencie przyznaję się bez bicia, nie mam pojęcia, co robię, to właśnie chyba tak jest. Tak się właśnie dzieje. Człowiek się gubi i już zaczyna po prostu robić dziwne rzeczy. A mogłam siedzieć przy garach, obiad robić. A ani obiadu nie ma, ani nie ma tego zrobionego projektu. Tylko mi się tyle tych zeszytów, słuchajcie, wala, że ja po prostu muszę skończyć. Muszę porobić te zeszyty i mieć już porządek. Za dużo mam tych projektów takich, coś co zaraz... O kurczę, zaraz mi serce mi poleciało w górę, słuchajcie. Potem się znajdzie, może się przyda do następnego projektu. Tyle po prostu rzeczy mi się jakby mam niedokończonych, albo w ogóle nawet jeszcze nie zaczętych. Trzeba to pokończyć, bo ja aż czasem się źle czuję. Ja mam takie zawsze uczucie, że jak jest nieład w domu, to jest i nieład w głowie. Że człowiek nie może jednak człowiekowi potrzeba jest jakiś tam porządek, żeby było. Musi być ten ład. Ja nie mówię, że musi być jak w laboratorium, ale jednak, żeby te rzeczy były na swoim miejscu, żeby człowiek się o nie nie potykał, co się często zdarza jakby u ludzi, że właśnie nie za dobrze im się funkcjonuje w bałaganie. Niby im się wydaje, że to nie ma nic do rzeczy, ale to jednak jest. Za dużo się rzeczy wala i po prostu człowiek się nie może skupić. Musi być chwila wytchnienia, jak ci wszystko się wala, nie tam, gdzie powinno. Zaraz dostanę
Zaraz się zdenerwuję. Zaraz zobaczycie, jak to jest, kiedy Karolina jest zdenerwowana. Nie. Postaram się nie irytować. To w końcu przecież jest zabawa, a nie jakiś konkurs. Dobra, pomyślmy. Tu mamy trzy serca. Cały czas zastanawiam się. To jest za bliskie odległości. A zresztą tu tak jakoś dwa połączone. Gównianie, przepraszam, że tak mówię, ale to po prostu jest trochę takie... No nie jestem zadowolona, ale zobaczymy. Bo może na sam koniec się okazać, że to wszystko wyjdzie dobrze, prawda? Też tak może być. Bardziej martwi mnie to, czy to jakby wyschnie, czy to się będzie trzymało. Cały czas się zastanawiam, czy tutaj nie, jakby coś jednak powinniśmy przyczepić. Coś to powinno być, skoro tutaj machnęłam, ale nie wiem, czy to jest jakieś połączenie, jakby, czy to musi być połączenie, jakby to się w jakiś sposób łączy, tak? To jakoś tak rozchodzi się. I tu brakuje mi słowa jakiegoś eksperta. A tu to jest tylko tak, wiecie, jest. I nie wiem, czy to po prostu ma tak być. Czy po prostu, a może to nakleję? Nie mam pojęcia. Czy to może po prostu być sobie tak, tak o sobie. Może kluczyk. No, jakiś kluczyk, może jakiś kluczyk można byłoby tam przyczepić. Bo takie mam uczucie, że jednak to nie jest jakby dokończone. Właśnie przez to, że nakryłam tam tą serwetkę. Mam różne kluczyki takie, ale nie wiem, czy nie są za duże jakieś. O, masakra. A może kluczyk w ten sposób? Nie, to wszystko jest takie. Nie mam pojęcia. Same wszystkie kluczyki, patrzymy, co my tu mamy. Może jeden by wystarczył, może taki, może siaki. Nie wiem, czy w ogóle musi być kluczyk, czy nie. Patrzę na to, jakby to wyglądało, jakby to było tak. Nie wiem, co wy na to, czy to nie jest jakieś takie dziwne. Nie mam pojęcia, zobaczymy, co mamy. Tu mamy jeszcze jakieś. Czy my coś tu jeszcze takiego mamy, co moglibyśmy dodać? Co my tu mamy jeszcze? Nie wiem, czy to nie. To nie lepiej jednak takiego, taki na przykład. No ale co bym tam sadziła? Napis by się przydał jakiś. Nie. Serwetka wcale źle może nie wyglądać. Może po tym dopiero na koniec coś nakleiłabym. Jeszcze jakąś pierdółę. Równie dobrze mogę ją zdjąć, ale to czy przed nim nie zostanie? Nie wiem. Muszę poszperać w innych jakichś ozdobach i wtedy zastanowię się, co dalej. Okej, okay, zbytnio nic nie znalazłam, ale na początku myślałam, że mogłabym zaczepić agrafkę i coś takiego, tylko że przypomniałam, że agrafki Tima Holsa, one tak naprawdę nie są agrafkami, ale mam agrafki z Seven Gypsies, więc może bym mogła to zrobić, albo znaleźć jakiś napis i go po prostu... wkleić, tylko wtedy bym musiała może to dopiero zrobić trochę, no właśnie się zastanawiam na sam koniec tak naprawdę, ale musiałabym coś zrobić z tym kolorem, bo ten kolor jest taki nie za bardzo podobający mi się. Też znalazłam jeszcze stare wydruki od Karoliny Bukowskiej i myślałam, że może coś z tego by mogło pasować. Freedom in my mind albo
Freedom in My Heart. Tak myślę właśnie, albo Be Yourself. This is my place, to nie za bardzo tutaj. Freedom in my heart. Właśnie może bym... Ja wytnę to i zobaczymy, czy to w ogóle ma sens. Ale też z drugiej strony zobaczę, jak to by wyglądało z tą agrapką. Muszę zobaczyć sobie mniej więcej, jak to wyciąć. I zobaczymy. Tam sobie bym wycięła poprawnie, gdybym tam tak wiedziała, czy to na pewno w ogóle użyję. Zobaczymy. Myślę, jakby to wyglądało tutaj dosyć takie... Nie byłoby to złe, gdybym to nakleiła. Dobra, a sprawdźmy, jakby to było z agrafką. Nie mogłam znaleźć, mi się wydawało, że miałam napisy nie ma holca albo takie jakby metalowe, ale okazało się, że jednak nie. Dobrze, całe szczęście tutaj działa agrafka. Zobaczmy, jakby to wyglądało. Jakbym na przykład zaczepiła to na... Chyba by nie wyglądało, bo to mija się. To nie tak, to się tak nie da. W ten sposób. Żeby ten pierdółek był bardziej prostokątny, to bym jakoś bardziej, to jednak bardziej to wygląda na to, że to powinno być. A ja tak nie lubię, jak mi idzie coś, jak nie tak, jakbym chciała, nie po mojej myśli. Chyba nikt nie lubi. Prawda jest taka, że nikt nie lubi takich sytuacji. Zobaczymy, jakby to było. Tyle, że jak ja to... To dopiero dodam na sam koniec już. Chyba tak zrobię, słuchajcie, że to będzie tak. Jak już skończę te malowanie, wszystkie pierdółki, to zrobię to w ten sposób i wtedy pomyślimy, może, a może nie trzeba będzie, zobaczymy. Tak więc to mamy przygotowane. I teraz posprzątam i zajmiemy się potem za chwilę malowaniem gestem. Na sam koniec jeszcze zorientowałam się, że mam takie jeszcze srebrne pierdły, których po prostu nie lubię ze względu na ich kolor. Pomyślałam sobie, że może, i serduszko znalazłam, że może gdzieś tutaj jeszcze powtykam. Tak więc to jeszcze nie jest koniec. Nie wiem, czy mam to wszystko w jednym miejscu, ale i tak... mam problem potem ze znalezieniem. Serduszko chyba wygięłam za mocno. Zobaczymy. Muszę skończyć jak najszybciej, bo muszę się zająć już zwykłymi, przyziemnymi. Nie udało mi się z tym serduszkiem. Przyziemnymi sprawami znalazłam te, ale te kolorki akurat nie pasują. Zobaczmy jeszcze coś tutaj. Czy my coś mamy tutaj, żeby wrzucić, dodać między gdzieś tutaj, powbijać to. Zobaczmy. Czy mamy jakieś pierdły, czy raczej... O, kot, zeżarłeś wszystko, idź sobie. Teraz pomyślmy.
Dała mu taki smakołyk, wiecie, i się po prostu chyba mu bardzo, bardzo mu posmakował. Bella jest na schodach i nie chce go wypuścić, tak więc... A, kot se dał przez okno, dajcie mi chwilę, muszę go wypuścić. No dobra, chłopie, decyduj się. Dobra. Zobaczmy, czy możemy coś tutaj... Liczyłam na to, żeby to jakieś takie kuleczki, sreczki, sorry. Ale tutaj są jakieś, coś tam jest, coś tutaj mogłabym powrzucać, jakieś... Takie, wiecie, że zapchaj dziury, no nie? Czy jakoś tak myślę, jak to... Jak to zrobić? Czekajcie, bo teraz to się bawię tym telefonem zamiast... nie wiem. To chyba będzie za bardzo jakby... Zależało mi na czymś, nie musi być aż tak... gdzieś tam, żeby tam była jakaś struktura taka, wiecie. Co tu mamy jeszcze? Czy mamy coś takiego? Jakieś kółeczka, kropeczki, a tu coś mamy, jakiś... Ależ wieje. Tragedia. No właśnie sobie wykończyłem Magica. Już się nie mogę, ja zamówiłam sobie gel medium, ale coś czuję, że chyba sobie nie wytrzymam i kupię chyba go wcześniej trochę. Bo po prostu tamty klej, nie wiem, strasznie dużo. Ja nie pamiętam, do czego go kupowałam. Słuchajcie, on już ma 3 lata. Powiem tak. Pierwszy raz, bo to jest drugi raz, gdzie ta praca troszeczkę taka jest, że coś tam na niej się dzieje tak porządnie. Tak mi się wydaje. Już zgubiłam. Czekajcie chwilkę, muszę namierzyć swoim cokolwiek wzrokiem. W sensie chodzi mi o to, że taka druga, dobra, może trzecia lub czwarta, jakbym miała tak wszystko podliczyć. Taka, gdzie gdzieś coś tam, wiecie, dużo tego jest. Ale jakby pierwsza, gdzie będę... zamalowywać to wszystko. Nigdy tego jeszcze wcześniej nie robiłam. W sensie gestem, no nie? Na czarno. Bo u Karoliny Bukowskiej, no to tam troszeczkę jednak się malowało, ale to jednak, wiecie, to inaczej to wyglądało. To nie aż, nie tak, troszeczkę inaczej. Tak więc... To jest dobre w tym, bo można wykorzystać coś, czego się po prostu w życiu nie użyje. Serduszka mamy, tu żuczków nie będziemy dodawać. Kotwice też nie, bo to nie ten styl. Tu trochę kółek dałam, ale że se machnęłam te kółka, tak wiecie, pod jak odliniki. Nie wiem, czy to byłby jest dobry pomysł, ale zobaczmy, te perełki też mogłyby jednak gdzieś jeszcze powłazić. Ale nie wiem gdzie w sumie. Szczerze powiedziawszy, czy to jest... Jest taka potrzeba. Zobaczmy, coś mam jeszcze takiego wybuchłego, czy to już raczej. Bo tego to raczej nie będę ryzykować z tym. Chyba tak zostawię, słuchajcie, już. I zacznę po prostu chyba malować. Malutki napis handmade, ale on nie będzie widoczny. Dobra, słuchajcie, zabieramy się chyba za malowanie, chyba że jeszcze jednak dodam tych takich miedzianych, które mi się podobają, bo one mają fajny kształt. Kot wyszedł, a ja teraz muszę stać, bo jest zimno. Niby tak słoneczko świeci, ale to jednak to nie jest to. Bella jeszcze nie doszła do takiej wprawy, żeby zamykać. Ona umie otwierać okna. Nie umie, ale umie otworzyć drzwi, jak są zamknięte na klucz. Gorzej jest z zamykaniem, więc potrafi, jak jestem czymś zajęta i nie wiem o tym, to potrafi mi wyziębić całą chatę. Tak chcę zobaczyć tylko, czy jest coś tutaj, co bym mogła...
lepiej to zostawić do tych chwostów, tylko Chunky Charms. Dobra, słuchajcie, nie ma co kombinować. Tu jeszcze takie coś fajnego jest, ale to chyba już byłoby za dużo. Chociaż czemu nie, no prawda? Może właśnie mogłabym, powinnam, może tu, jako czubek. Ale teraz zagwozdka, który? Czy ten? Chyba ten. Klej. Ale będziecie miały ubaw, jak będziecie oglądać ten film. Po pierwsze nie jest zdecydowana i po drugie w ogóle nie wiem co chcę od życia. Miks mediowego oczywiście. Dobra, słuchajcie. No ja nic więcej nie wymyślę. Nie wymyślał. Będziemy paciać. Tylko że chciałabym odłożyć parę rzeczy. Dobra, gesso. Dobra, słuchajcie, powiem tak. Nie paciałam nigdy gessem po czymś, tak już jak już jest coś było gotowe. Tak więc nie wiem jak to. Który pędzel wziąć? To chyba jest za gruby. To jakiś mniejszy pędzelek chyba. Tutaj może ten. Raz kozi śmierć, słuchajcie. No będziemy ciapać. Chyba, że coś jeszcze nie. To widzicie? Ten klej na biało. Dobrze, że go będziemy machać. Zobaczymy. Jejku, zobaczymy jak to ma wyjść. Masakra po prostu. Takie kolory i wszystko ja teraz muszę zamazać. W ogóle nie wiem co powiedzieć. Dziwne, mam takie teraz uczucie, że ja po prostu to niszczę. No zobaczymy, słuchajcie. Jego też ciapiemy chyba, no nie? Ciapiemy czy nie ciapiemy? Nie mam pojęcia, zobaczę. Na razie zostawię go. Nie, no będziemy ciapać go. Już go pomalujemy potem czymś. Ciepiemy cię. No już mój kot kurde zeskoczył. Słyszałam taki łubudu na daszek sąsiada. I patrzcie, po gromie robiłam ten embossing, skoro go i tak tutaj nie widać. Ja nie wiem, czy słuchajcie, dobrze to robię. Co się w ogóle robi? Widziałam, że dziewczyny tak zamalowują kobity też, bo dużo tych anglojęzycznych, to dużo starszych babek jest, które to robią. Czy starsze? No starszych ode mnie. Nie wiem, czy w ogóle ten klej tak naprawdę trzyma to już jakby wszystko. Czy to jest... Dobra, słuchajcie, bo to ja teraz tak paćgram, to po prostu może wyłączę nagrywanie i wrócę, jak będzie zapaćgrane, bo tak naprawdę... No, o czym ja mam tutaj mówić? Nie ten. A to po prostu skupię się na tym, żeby dobrze zamalować to, ok? Ok, słuchajcie, nie wiem po prostu, co to będzie, jak to ma być. Nie mam zielonego pojęcia. Teraz tutaj zmieszałam farbę. Białą też nie mam pojęcia, co to będzie, ponieważ ja no po prostu nie wiem. Nie wiem, czy to, co zrobię, będzie miało sens, ale tak się zastanawiam, czy przypadkiem nie potrzebuję czegoś, żeby zasłonić bardziej biurko. Nie wiem, gdzie jest... Mogę mieć może jakiś ręcznik na takie pryskanie, bo ja zazwyczaj nie pryskam tak... wolę zawsze takim pędzelkiem, ale w tym przypadku to nie ma sensu. Więc zobaczymy, czy mi się uda coś zrobić z tymi giełki. Poustawiałam już sobie, żeby je mieć, a
To nie jest na razie dobry pomysł. Wymęczymy. Nie wiem, słuchajcie. Dobra, trochę białego. Zobaczymy, czy to coś nic nie daje. Masakra, masakra. A jeszcze taką spróbuję migiełką. Tutaj to dobrze zmieszałam. Mogłabym swoimi tymi farbkami zrobić i byłoby. Chyba tak zrobię. A może jednak nie. No dobra, na razie sobie po suszy zobaczę. To nie wygląda dla mnie, sorry. No ale cóż, wiecie co? Będę sobie szaleć kolorystycznie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wyjdzie, to wyjdzie. Oby coś tam wyszło. Byłoby super. Zaczepiło się. Już mi tak ręce brudne. Wiem, czego nie dodałam, słuchajcie. Dobra, wysuszę to. Nie dodałam pasty. Przesuszę i położę. I może to troszeczkę coś da. Troszeczkę farbu zamiast widzicie, no nie wiem, czy to kolejność ma znaczenie w mix mediach, bo teraz ktoś się może oburzyć, ale zapomniałam o tym i przyznaję się bez bicia, nie położyłam żadnej farbki, która mogłaby nadać coś, jakieś coś wyraźniejszego jakoś, a nie tylko tak ten, więc może spróbujmy gdzie nie gdzie może troszeczkę. Zobaczmy, jakbyśmy to chcieli zrobić. Może gdzie nie gdzie. Tak, żeby coś tam było. Bo tak to takie to wszystko czarne, no nie? Trochę tego motyla tutaj. Może troszkę siatkę. Wtedy to zacznie może troszkę lepiej wyglądać. A może i nie. I tak na pewno na chlapie, bo przecież zobaczymy, co będzie. Zobaczymy, co wyjdzie. Czy te serduszka może odnaleźć? Może to. Wydawało mi się, że więcej jest tych serduszek, ale one są niewidoczne. To rzeczy, żeby były tylko dwa? Wydaje mi się, że były trzy serca. A o, tutaj jest serce. Coś chyba przykleiło do niego. Wiecie co, troszeczkę to zaczyna wyglądać. Ale tylko troszeczkę. Zobaczymy tam potem. Będzie. Dobra, po co?
podsuszymy to trochę i zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest słowo, które jest powtarzane dosłownie w tym filmiku setki razy. Trochę podsuszyłam i wracamy do chlapania. Zobaczymy, co z tego będzie. Jaki tu jeszcze kolorek możemy strzelić. Ja mam swoje ulubione, ale one gdzieś mi tutaj zaginęły. Dlatego muszę koniecznie zmienić sobie jakąś półeczkę, żeby trzymać je w innych miejscach, bo po prostu nie widzę. I potem mam problem. No, zobaczmy, popryskajmy. Och, uwielbiam ten kolor. Uwielbiam ten kolor, ale z nim to też tak czasem trzeba uważać. Weźmy sobie. Zobaczmy, czy coś z tego może wyjdzie nam. Posłuszmy troszkę. No, czy chcemy tak, czy chcemy, żeby troszeczkę nam ściekło. Zobaczymy. Chcę tam się to chce porozbijać. Ach. Zobaczymy teraz. Zjaśnimy, bo tutaj mamy coś tam mniej więcej przygotowanego. Zobaczymy, czy coś z tym zrobimy. Nie, 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 to nie to. To potrzebuję czegoś innego. Nie mam pojęcia, czy coś z tego wyjdzie, słuchajcie. Ale trzeba popróbować. I tak. Tutaj zobaczmy sobie. Tu muszę psiknąć, ale wiecie co? Nie wiem właśnie, czy teraz, czy potem. Sobie myślę, że no nie wiem, może jednak jeszcze powsikam. Zobaczmy, jakie tutaj ma. O, troszkę tutaj taki inny. I mamy wariacje, czyste wariacje, słuchajcie. I teraz sobie przysuszę. Przed chwileczką czyściłam to tutaj. Nie wiem, czy komuś to może przeszkadzać, ktoś się może lepiej znać i na przykład powie, że tego nie powinno być tutaj, ale mi się to podoba, to wygląda jak jakaś pajęczyna. Taka, wiecie, stara. No.
Dobra, spróbujmy pobawić się. Zobaczymy, czy coś z tego... O, masakra, jak to jest ciężko do odkręcenia. Nie wiem, czy dam radę. O, wiecie co? Brak mi siły. Co jest... Nie ten korek. Jeszcze raz spróbuję. O, udało się, matko. Patrzmy, czy to nie będzie ryzykowne, bo to taki róż troszeczkę różowy, czy ja chcę w ogóle gdzieś taki róż mieć. No, a może gdzie nie, gdzie tam, żeby... Gdzie nie, gdzie nam się pojawią, ale nie za dużo. Tak, nie za bardzo mi pasuje. Może troszeczkę tutaj, bo tu jest czerwieni, ale... Dobra. Tyle otwierania, a jak nie zużywam. Ten będzie fajniejszy. Tam sobie lepiej. Weźmy tylko anioła trochę. Anioł, się ruszasz jeszcze. Byś przestał przez noc. Tak mam takie, wiecie, uczucie, że jeszcze bym tutaj złota nawaliła, ale pozwólcie, że chwilę zabiorę. Jeszcze coś tutaj, jeszcze jakieś pierdu. Nie była to ja. Nie wiem, może troszkę jeszcze tego złota. Ja bym chyba pędzelka wzięła. Tylko nie wiem, czy to dobry pomysł tam, gdzie nigdzie. Wydaje mi się, że łatwiej jest to zrobić mi pędzelkiem niż ten. Zwłaszcza tu. Słuchajcie, nie wiem, czy jest teraz, czy ja w ogóle mam ochotę naczepiać ten napis, wiecie? Bo zresztą musiałabym go przygotować, no to logiczne jest. Ale nie wiem, czy ja w ogóle chcę. Bo mi się podoba tak, co to, jak to teraz wygląda. Dam mu trochę odpocząć chwilkę. I zdecydujemy. Zdecyduję, matko. Zobaczymy, co będzie. Do zobaczenia wkrótce. Okej, słuchajcie, skończyłam. Skończyłam notes, zeszyt. Wszystko się otwiera tak, jak trzeba. I powiem szczerze, że po tych ciężkiej pracy i po tych nerwach jestem zadowolona. Jestem zadowolona z tej pracy. Tak więc wybaczcie mi tam moje błędy, moje psioczenia. Mam nadzieję, że podobał Wam się ogólnie filmik. Dzięki bardzo, że mnie odwiedzacie, że subskrybujecie mój kanał.
zostawiacie po sobie znak, to będę wiedziała właśnie, czy istniejecie też na YouTubie i czy można was obejrzeć i podziwiać wasze prace. Pozdrawiam was serdecznie. Jeszcze raz dzięki wielkie. Pa!